Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jan Misiuna, jestem pracownikiem Katedry Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym i jest moją przyjemnością powitać Państwa na wykładzie w ramach Festiwalu Nauki, wykładzie, który ja będę miał przyjemność prowadzić. Proszę Państwa, ja się zajmuję naukowo i zawodowo, a zaczęło się oczywiście od hobby, Stanami Zjednoczonymi. Stanami Zjednoczonymi w tych ich trochę bardziej miękkich aspektach. Tam, gdzie społeczeństwo miesza się z procesem politycznym. Tam, gdzie proces polityczny miesza się ze społeczeństwem. Tam, gdzie gospodarka wchodzi nam w politykę. Tam, gdzie polityka wchodzi nam w gospodarkę. Z tego wszystkiego wziął się troszeczkę ten wykład. I mam nadzieję, że uda mi się pokazać, też opowiedzieć Państwu o pewnym wycinku tego, czym jest Ameryka. Idąc po kolei. Kilka lat temu Wojciech Orliński wydał książkę o Stanach Zjednoczonych, którą zatytułował Ameryka nie istnieje. Chciał w ten sposób pokazać, że Ameryka, którą znają, też myślą, że znają wszyscy, nie istnieje w tym sensie. Że tych Ameryk jest bardzo wiele, że w zależności od tego, z kim porozmawiamy, dostaniemy obraz inny Ameryki, że w zależności od tego, czy to będzie mieszkaniec, czy to będzie turysta, czy to będzie ktoś, kto się w Stanach Zjednoczonych urodził, czy to będzie imigrant, czy to będzie osoba rasy białej, czy to będzie osoba rasy czarnej, czy to będzie Indianin, za każdym razem otrzymamy inny obraz Ameryki. Że nie ma tej jednej, jedynej wersji Ameryki, która jest tą wersją prawdziwą. Tyle samo odpowiedzi na pytanie, co to jest Ameryka, jak ona jest, jak ona wygląda, z iloma osobami Państwo będą na ten temat rozmawiali. Łatwo w związku z tym, jeżeli się tą liczbę źródeł, z których się czerpie informacje o Stanach Zjednoczonych, czy też perspektyw, z których się na nie patrzy, bardzo sobie ją ograniczyć łatwo. Ograniczyć zupełnie niepotrzebnie. Wyrobić sobie przez to jakiś taki mocno wycinkowy, niekoniecznie poprawny obraz. Z drugiej strony, proszę pamiętać, bardzo trudno jest spojrzeć na to wszystko całościowo. Wszystkie tematy, wszystkie wątki zebrać, przemyśleć, przeczytać, przeanalizować, tego jest po prostu za dużo. Ameryka nie istnieje. Istnieje, ale w bardzo specyficznej formie. Lat temu przeszło 50. Mieczysław Rakowski, wówczas jeszcze redaktor naczelny czasopisma Polityka, pojechał do Stanów Zjednoczonych i napisał z tej podróży książkę Ameryka wielopiętrowa. A to było odniesienie do książki radzieckiej, z kolei Ameryka jednopiętrowa, ale wydaje mi się, że ta jego metafora była znacznie trafniejsza. Ameryka to bardzo wiele warstw. A Ameryka to bardzo wiele narracji i jak sobie weźmiemy te wszystkie warstwy, obejrzymy, przyjrzymy się im, wtedy uda się zrozumieć najprawdopodobniej realia, uda się zrozumieć procesy, uda się też zrozumieć, jak te zmiany mają miejsce. Jak patrzymy na społeczeństwo amerykańskie i to, jak ono chce być też postrzegane, to zwykle staramy się prezentować, patrzeć na to, co najciekawsze, patrzeć na to, co najbardziej wartościowe i z kolei jak ktoś chce się prezentować światu, no to stara się prezentować od swojej najlepszej strony. A w przypadku Stanów Zjednoczonych wątkiem, który się często pojawia, to jest oczywiście niezmierzone bogactwo tego państwa. Niezmierzone bogactwo i to możemy mówić w każdym jednym znaczeniu tego słowa, bo to oczywiście zarówno jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, jeśli chodzi o bogactwo w sensie czysto finansowym, ale też zasoby naturalne, ale też bogactwo samego kraju, jego krajobrazów, ludzi, kultur, tego wszystkiego, co tam jest zmierzone. I właściwie też niezmierzone. I teraz tak, no, patrząc na Stany Zjednoczone dzisiaj,
w jakiś sposób do rangi symbolu urósł prezydent Stanów Zjednoczonych i można w związku z tym mówić o takiej Ameryce, jaką on stara się reprezentować, tak? Ameryka, która ucieka złotem, dosłownie, jak państwo widzą, to jest wnętrze jego mieszkania w Nowym Jorku. I o takiej Ameryce można mówić. Oczywiście, to jest bardzo ciekawy wątek, bardzo dużo uwagi się poświęca. I jak patrzymy na strukturę dzisiaj władzy Stanów Zjednoczonych, no to ludzi, którzy są Donaldowi Trumpowi pokrewni pod tym względem, jest całkiem dużo. Proszę zobaczyć, to jest w miarę aktualny, bo z lipca tego roku skład amerykańskiego rządu, czyli gabinetu plus wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Mówię w miarę aktualny, dlatego że to się tam na tyle często zmienia, że właściwie każdy dzień przynosi niespodzianki. I kiedy Donald Trump obejmował swój urząd, stwierdził, że on chce się otoczyć ludźmi takimi jak on. Ludźmi, którzy są w tej górnej części amerykańskiego społeczeństwa, którzy dysponują dużymi zasobami i którzy będą w związku z tym swoim przykładem, swoimi umiejętnościami, wiedzą, przykładem zainspirować, umiejętnościami, wiedzą podzielić się i przysłużyć Stanom Zjednoczonym. Skoro im się udało, to wraz z nimi uda się też całemu państwu. Donald Trump określa się jako miliarder. Co do tego, jak liczyć to jego bogactwo, ile jego jest tak naprawdę, to jest temat na osobny wykład. Ja tego teraz nie będę podejmował. Ale jak państwo spojrzeliby na obecny skład władz Stanów Zjednoczonych, to jest tam 17 osób, które uznaje się za milionerów. Dwie osoby, których majątek jest liczony w setki milionów dolarów. No i obecnie jest tylko tam jeden miliarder, a konkretnie pani minister edukacji, czy sekretarz do spraw edukacji, Betsy DeVos. Jest ta pani, która jest w drugim rzędzie, mniej więcej po środku. A całkiem dużo, bardzo dużo, ale jest to w żaden sposób nie oddające struktury przecież amerykańskiego państwa. Przy czym tutaj ten rozrzut jest, powiedziałbym, dość duży, dlatego że no, najbardziej uboga osoba, z tych, które państwo tutaj widzą, wyceniana jest mniej więcej majątek na 800 tysięcy dolarów, tak? Najbardziej zamożna na ponad 2 miliardy. To pokazuje państwu troszeczkę też to, jak ten rząd się kształtuje, co w jego sposobie myślenia może dominować. Ale jeżeli to jest ta jedna warstwa Ameryki, to powiedzmy górne piętro, to oczywiście jest też to dolne piętro. To jest wnętrze jednego z kościołów w San Francisco, gdzie udostępniane były ławki po godzinach nabożeństw, żeby osoby bezdomne miały gdzie spać. I to jest to drugie piętro Ameryki, właściwie drugie. Dolne, najniższe piętro Ameryki, gdzie w rządzie mogą być osoby będące albo absolutnie według każdych kryteriów bogate, ale też gdzie jest bardzo duża bieda, gdzie w rządzie mogą być osoby, które odziedziczyły swoją fortunę, nie mówiąc o samym prezydencie, ale pani minister o edukacji, o której wspomniałem, odziedziczyła większość swojego majątku. Tą drugą część, której nie odziedziczyła, to jest majątek, który należy do jej męża, który również się wywodził z tej samej warstwy. Ale mogą być też osoby, które same doszły do dużych pieniędzy. Natomiast ta Ameryka to też jest duża część społeczeństwa, czy też większa część społeczeństwa niż ta, która jest bogata. I teraz czy w ogóle można mówić o biedzie w przypadku Stanów Zjednoczonych? Bo przecież kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy, że to najbogatsze państwo świata, że to państwo, które ma największe zasoby, gdzie właściwie wszystko, co tylko może człowiek sobie wymyślać, jest.
Biedę można definiować sobie przecież różnie, tak? Można przyjąć tę biedę w ujęciu absolutnym, czyli to, co kiedyś Organizacja Narodów Zjednoczonych uznawała za jednego dolara na osobę na dzień, na przeżycie. Potem podniesiono do dwóch. Czyli ten poziom, w którym jest się biednym, niezależnie od tego, gdzie się jest. Tutaj musimy raczej mówić o tym ujęciu względnym, o tym ujęciu, gdzie patrzymy na to, co, czym ci ludzie dysponują w porównaniu z innymi mieszkańcami, czy to miasta, w którym mieszkają, czy regionu, czy całego państwa. To jest drugie ujęcie, którym tutaj raczej będziemy się kierować. I wreszcie trzecie ujęcie, to również przypisywane Narodom Zjednoczonym, jest jeszcze bardziej, powiedziałbym, inkluzywne, jeszcze więcej aspektów tej biedy ujawnia. I to będzie takie ujęcie, które będzie wskazywało na to, że bieda to jest po prostu brak możliwości pozwolenia sobie na wybór, brak możliwości skorzystania z okazji, nawet jeżeli one się pojawią. Wszystko to, co w gruncie rzeczy odziera człowieka z godności, pozbawia możliwości korzystania z tego, co oferuje społeczeństwo. I o takiej mniej więcej biedzie będziemy mówili. O tej biedzie, która nie pozwala na korzystanie z tego, co w Stanach Zjednoczonych społeczeństwo ma do zaoferowania. Jak to jest ujmowane? To, co Państwo widzą w tym momencie, to jest fragment z danych przygotowanych przez amerykańskie Biuro Spisu Powszechnego, US Census Bureau. Biuro Spisu Powszechnego co roku przygotowuje dane o tym, jaki jest poziom, co to znaczy być biednym. To się nazywa Federal Poverty Threshold albo Federal Poverty Line. Ci, którzy mają dochód powyżej tego poziomu, uważa się, że nie są biedni. Ci, którzy mają dochód poniżej tego poziomu, przyjmujemy, że biedni są. Te informacje są zbierane w bardzo konkretnym celu. Stany Zjednoczone mają bardzo rozbudowany system pomocy dla najbiedniejszych. I teraz, żeby się zakwalifikować do tego systemu pomocy, no, trzeba się wykazać, czy to dochodem poniżej tego poziomu ubóstwa, czy też jakiejś jego wielokrotności, powiedzmy do 200% poziomu biedy i tak dalej, i tak dalej. Tak. Jak na tą tabelę trzeba spojrzeć? Ona jest podzielona w dwie kategorie. Znaczy się po pierwsze patrzymy albo na, możemy patrzeć na pojedyncze osoby i wtedy przyjmuje się, że dla osób, które są w wieku do 65 lat samotne, to roczny dochód to jest 13 mniej więcej tysięcy dolarów. Przy czym, proszę Państwa, to jest cały dochód przed opodatkowaniem. Czyli wszystko, co Państwu udałoby się w tym czasie zarobić, wszystkie spadki, niespadki, wygrane, przepływy finansowe, które Państwo dostają, wchodzi w skład tego dochodu. Przed opodatkowaniem, co do podkreślenia. I teraz w zależności od tego, jak sobie dla osób, które są na emeryturze, ten próg jest jeszcze trochę niższy. I teraz patrzy się na, można spojrzeć też na całą rodzinę. I teraz jeżeli mamy rodzinę z dwóch osób składającą się, no to może być, prawda, 16 tysięcy dolarów dla dwóch osób, jeżeli nie ma tam dzieci w tej rodzinie. Jeżeli pojawiają się dzieci, no to ten próg oczywiście trochę rośnie i tutaj jakby tą warstwą, powyżej której już nie ma kolejnych progów, to jest rodzina składająca się z dziewięciorga lub więcej osób i z czego powiedzmy przynajmniej ośmiorga dzieci, no to jest niecałe 50 tysięcy dolarów rocznie łącznego dochodu, żeby znaleźć się na tym progu biedy. Czy to dużo, czy to mało? Jakbyśmy przeliczyli na złotówki, to te 13 tysięcy dolarów rocznego dochodu to jest, no w Polsce jeszcze w pierwszym progu podatkowym i to z dużym zapasem, prawda? To jest około, powiedzmy co, 50 tysięcy złotych, 40 może nawet. 5.
Także to w warunkach polskich przed opodatkowaniem też nie są bardzo duże pieniądze, natomiast oczywiście nie wolno przystawiać do tego w żaden sposób polskich miar. Żeby Państwu pokazać, jak to się kształtuje na tle Stanów Zjednoczonych, tutaj mają Państwo też dane przygotowane przez amerykański Biuro Spisu Powszechnego. To jest bardzo dużo, ale to jest przed opodatkowaniem. Oczywiście, tak, nie ma sensu tego przeliczać. Oczywiście, no i to, proszę pamiętać, że to jest dochód przed opodatkowaniem, tak? No więc to u nas, jak ktoś miałby 50 tysięcy do dyspozycji po opodatkowaniu, to mówimy o zupełnie innej sytuacji niż 50 tysięcy przed składkami i tak dalej, tak? Tak, ale na pytania będę odpowiadał później. Natomiast proszę zobaczyć, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, tak? To jest mediana dochodów w Stanach Zjednoczonych na rok 2018. I teraz, jeżeli przyjrzymy się takiej rodzinie, która się tam mniej więcej w tej medianie mieści, no to jest dochód na poziomie powiedzmy 80 tysięcy dolarów. Rodzina, czyli przynajmniej dwie osoby, które są w związku małżeńskim, żyjące pod jednym dachem. I teraz w zależności, czy się pojawiają tam dzieci, ile tych dzieci, to się może troszeczkę zmieniać. Przy czym to jest oczywiście mediana, tak? Czyli bardzo dużo osób się mieści poniżej tego dochodu. Czyli te 15 tysięcy, które tam się powiedzmy by mogły pojawić, tak? Czyli dla rodziny z dwóch osób no to będzie 17 tysięcy. Z dziećmi od 20, to jest powiedzmy znacznie niżej niż to, co tutaj się pojawia. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jest bardzo duża różnica, kiedy patrzymy na dochody rodzin w zależności od tego, z jakiej grupy socjoekonomicznej ci ludzie się wywodzą. Te 80 tysięcy dla rodziny, no to jest kwota, która jest bardzo mocno podniesiona w górę, tak? Bo jak przyjrzymy się na przykład tym, co jest rzeczywistością dużej części rodzin czarnych, no to będzie to jednak tylko 40 tysięcy dolarów. Dla ludzi, którzy są latynosami, to będzie kwota wyższa niż dla czarnych, ale jednak też znacznie poniżej tego progu. Dalej, zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób, które są na rynku pracy i osób, które z tego rynku pracy już odeszły. Możemy sobie na to też spojrzeć oczywiście od strony tego, czy mówimy o imigrantach, czy mówimy o osobach, które urodziły się w Stanach Zjednoczonych. Tutaj ta różnica też występuje i występują bardzo silne różnice regionalne. O tym jeszcze troszeczkę później powiem. Także ten dochód, kiedy przyjrzymy się, czy ta linia, którą rząd federalny przyjmuje za linię ubóstwa, jest w gruncie rzeczy bardzo niska. Jest bardzo niska, ale proszę zobaczyć, ten dochód, który kwalifikuje człowieka do tego, żeby otrzymywać pomoc, która przysługuje jako osobie biednej, w dalszym ciągu jest na tyle wysoki, że prawie ponad 38 milionów Amerykanów kwalifikuje się jako osoby żyjące poniżej granicy ubóstwa. 38 milionów Amerykanów to jest prawie 12% społeczeństwa. To jest dużo. A kiedy wyobrazić sobie, że dla porównania to jest liczba ludności Polski. I teraz z tej perspektywy, jak spojrzymy na to ubóstwo, no to jak to się dzieje, że z jednej strony aż tyle osób w tym ubóstwie tkwi, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy gromadzą tak nieprawdopodobny majątek, mają tak nieprawdopodobne zasoby w swojej dyspozycji, i mając te zasoby, nie jesteś, czy też Amerykanie nie są w stanie bardziej efektywnie działać na rzecz tego, żeby ten poziom biedy zmniejszyć.
Co nie znaczy, że działania nie są podejmowane i że sukcesów nie ma, ale że no jednak w dalszym ciągu prawie 40 milionów osób to jest dużo. I teraz tak, jak Państwo by się tym danym przyjrzeli, to są dane też ze spisu powszechnego amerykańskiego zeszłorocznego, też na zeszły rok. Za zeszły rok, a proszę zobaczyć, prawie 12% ludności, która żyje poniżej progu ubóstwa, ale jeżeli przyjrzeć się poszczególnym grupom, to ludność biała, która nie jest pochodzenia latynoskiego, tam poniżej progu ubóstwa żyje troszeczkę ponad 8% ludności. Natomiast wśród ludności czarnej prawie 21%. To jest bardzo dużo. A ludność czarna w Stanach Zjednoczonych to jest mniej więcej 12% całości. I to jest wartość stała. A wśród latynosów jest to prawie 18%, bardzo dużo. Częściej poniżej progu ubóstwa będą żyły kobiety niż mężczyźni. Często, czy też bardzo często osoby młode, poniżej 18 roku, czy to oznacza po prostu ubóstwo dzieci, to będzie miało długofalowe konsekwencje dla ich życia później. Imigranci częściej niż ludzie urodzeni w Stanach Zjednoczonych żyją poniżej progu ubóstwa, szczególnie ci, którzy jeszcze nie dostali obywatelstwa. Tutaj jedna uwaga, to bardzo często oznacza, że są to ludzie, którzy niedawno do Stanów Zjednoczonych przyjechali. I oni są dopiero na początku swojej swojego życia zawodowego w Stanach Zjednoczonych, to trochę zmienia ich perspektywę. I wreszcie regiony Stanów Zjednoczonych. Południe Stanów Zjednoczonych konsekwentnie, właściwie od kiedy są prowadzone dane, czy zbierane dane, przoduje w tej grupie, tym jako ten region, który jest najbiedniejszy. Przoduje to akurat nie jest najlepsze słowo, ale w każdym razie jest tym regionem, który konsekwentnie zawsze jest na samym końcu. A to, co jeszcze wskazuje nam na jakby częstotliwość występowania ubóstwa, to przede wszystkim oczywiście zatrudnienie. Ale to, co jest znamienne, to to, że nawet ci, którzy pracują często na całym etacie, przez cały rok, bez żadnej przerwy, to ma o tyle znaczenie, proszę pamiętać, że bardzo wiele osób pracujących nie ma prawa do urlopu i bardzo wiele osób, jeżeli chce wziąć wolne, wtedy spośród tych, o których tutaj będziemy mówili, wtedy nie zarabia, czyli jest to zawsze urlop bezpłatny. Czyli mamy grupę osób, które pracują w pełnym wymiarze godzin przez cały rok i pomimo wszystko żyją poniżej progu ubóstwa. Mamy grupę osób, która pracuje w niepełnym wymiarze godzin, czy też w niepełnym wymiarze czasu i tutaj ten poziom ubóstwa bywa momentami bardzo duży. To ma o tyle znaczenie, że często o ubóstwie mówimy w regionach, które nie mają bardzo rozbudowanego rynku pracy. W związku z czym kwestia znalezienia nowej pracy, czy też kwestia znalezienia lepszej pracy bardzo często po prostu nie istnieje. Oczywiście, jak zawsze, w jaki sposób upośledzenie ruchowe, czy też po prostu niepełnosprawność. No i wreszcie poziom wykształcenia. Tutaj wchodzimy w jakiś sposób w błędne koło, o tym być może trochę mi się uda powiedzieć. Bez wykształcenia, przynajmniej średniego, zwiększa się szansa człowieka na to, że będzie żył w biedzie. Ale z kolei wśród rodzin, które żyją w biedzie, bardzo często dzieci nie kończą szkół, ponieważ trzeba je wysłać do pracy, ponieważ ktoś musi zarabiać pieniądze. Nie ma w związku z czym czasu na edukację, koło się zamyka. Gdyby spojrzeć na charakterystyki tych rodzin, w których ubóstwo jest dominującym problemem, to najczęściej, czy też największy poziom ubóstwa jest wśród rodzin, które składają się z samotnej matki z dziećmi. A tutaj dochodzi to do, jakby 1/4 wszystkich osób żyjących poniżej poziomu ubóstwa żyje w tego rodzaju rodzinach, a w przypadku dzieci to
jest 40% do 50% w zależności od kategorii wiekowej. To bardzo dużo. To pokazuje Państwu, że w dużej części bieda w Stanach Zjednoczonych to będzie bieda matki, która została z dziećmi z jakiegoś powodu. Jeżeli nałożylibyśmy sobie te dane na przykład na poziom inkarceracji w Stanach Zjednoczonych, to by się wzięło i bardzo mocno przełożyło na sytuację takich rodzin. Przy czym proszę teraz sobie wyobrazić sytuację, że mają Państwo matkę samotnie wychowującą dzieci i tutaj dane dotyczące zatrudnienia. Jeżeli jest to zwłaszcza małe dziecko i nie ma czegoś takiego jak opcja zwolnienia lekarskiego w związku z tym, że dziecko jest chore, to w tym momencie następuje przerwa w pracy. Przerwa w pracy równa się przerwa w wypłacie. Przerwa w wypłacie natychmiast powoduje obniżenie gwałtowne poziomu dochodu osiąganego. Jakbyśmy to troszeczkę sobie zbierali, podsumowali, to będzie to w takim wypadku. Osoby młode, głównie, przede wszystkim kobiety, tutaj to będą te grupy, które będą najbardziej zagrożone. Co więcej, jeżeli patrzymy na poziom amerykańskiej biedy, w tym momencie odnotowuje się ostatnie 2-3 lata delikatny spadek udziału biednych w amerykańskim społeczeństwie. Natomiast wśród tych, którzy biedni są, pogłębia się grupa osób, które są jeszcze bardziej biedne, których poziom dochodów gwałtownie spada. Innymi słowy, mamy trochę mniej biednych, natomiast ci, którzy są biedni, mają jeszcze niższy dochód. To, co się zmienia, bo zmienia się niewątpliwie, to że te biedne regiony troszeczkę się, że to ubóstwo się przesuwa trochę w Stanach Zjednoczonych. To ma znaczenie, bo proszę zwrócić uwagę na to, że to jest jeden wskaźnik dla całych Stanów Zjednoczonych. Dla całego tego olbrzymiego kraju rozciągającego się przez cały kontynent. I czym innym jest dochód, powiedzmy na poziomie 40 tysięcy dolarów na rodzinę, trzyosobową w Nowym Jorku, a czym innym te 40 tysięcy dolarów będzie gdzieś w jakimś rolniczym stanie typu Idaho, czy jeszcze czymś innym będzie on na Alasce. A dopiero spojrzenie na tę sytuację z perspektywy regionalnej troszeczkę by wzięło i to wartość tego progu nam spłaszczyło. To, co w tym momencie jest istotne, to to, że w porównaniu z latami 60., kiedy rozpoczęły się duże programy, czy kolejna seria dużych programów społecznych, które miały na celu wyeliminowanie biedy z społeczeństwa amerykańskiego, to przede wszystkim jest to, że bieda przeniosła się ze wsi do miasta. Że wieś, która była przez stulecia tym obszarem, gdzie przede wszystkim bieda amerykańska się koncentrowała, jest mniej biedna niż była. Bieda przeniosła się do miast w dużej części. To jest raz. Dwa, spadło znaczenie południa jako tego miejsca, w którym mieszkają przede wszystkim biedni ludzie. Ta bieda w jakiś sposób się wzięła i że nie rozprzestrzeniła, ale wzrosł udział pozostałych regionów. To, co Państwo na tej mapie mogą zobaczyć, to mogą zobaczyć to, jak bardzo w poszczególnych regionach spadła, czy już wzrosł udział ludzi biednych. Całe regiony, szczególnie te na południu, bardzo się przez te ostatnie już prawie 60 lat rozwinęły gospodarczo. Bardzo dużo wysiłku włożono w to, żeby tę biedę stamtąd wyciągnąć. Pokażę Państwu, co to znaczy znaleźć się w amerykańskiej biedzie i co to znaczy wyjść z niej, patrząc na średni dochód. Pew Research to jest bardzo duży amerykański think tank. Oj, mam nadzieję, że mi się uda to Państwu przenieść.
przygotował taki bardzo prosty kalkulator, który ma pokazać, gdzie się Państwo by ulokowali ze swoim dochodem w zależności od stanu, w którym Państwo mieszkają. I teraz tak, jeżeli byśmy wybrali stan, który powiedzmy gdzieś wschodniego wybrzeża, zamożny, Nowy Jork. Możemy nawet pójść dalej i wybrać sobie tą największą aglomerację. I przyjąć, że to będzie rodzina z tym dochodem zbliżającym się do 60 tysięcy, czyli tym, który jest tą medianą amerykańską. Niech będzie to trzyosobowa rodzina, czyli niezbyt duża. Z takim dochodem w tej największej aglomeracji znaleźliby się Państwo gdzieś po środku tego wszystkiego, czyli tak jak to powinno wynikać. Natomiast gdyby przenieść się teraz z Nowego Jorku, powiedzmy, gdzieś do interioru, może tego Idaho, o którym mówiłem, będzie rolniczy stan Boise, to jest akurat w dalszym ciągu, ale już znacznie wyżej. A powiedzmy gdzieś na wschodnie wybrzeże, to zostaje Kalifornia, powiedzmy, jako ten dobry przykład. W dalszym ciągu, ale to wziąłem przypadkowo zupełnie. Salinas, niech będzie. Czyli tutaj byśmy się mieścili, natomiast gdybyśmy zwiększyli sobie liczbę, powiedzmy, dzieci, dali czwórka, przenieśli się do dużego miasta. Czekaj, gdzieś tam aglomeracja, o, San Francisco, Oakland. Już by ten dochód spadł nam do niższej grupy. A to pokazuje, że no właśnie wraz z przesunięciem się z geograficznie mogłoby tutaj bardzo wiele nastąpić. I teraz to, w jaki sposób tych ludzi też oczywiście po terenie całego państwa, a i też poszczególnych dzielnicach segreguje w zależności od tego, jakimi zasobami oni dysponują. Teraz tak, to, że ten poziom biedy jest dość duży i to, że ona jest nierównomiernie rozdysponowana po całych Stanach Zjednoczonych, powoduje, że jest z nią związane całkiem dużo problemów, które bywają skoncentrowane geograficznie. I tak, standardowo na pierwszym miejscu wymieniana jest kwestia związana ze stanem zdrowia tych osób. Jest ma to niebagatelne znaczenie. Mamy w Stanach Zjednoczonych taką sytuację, w której nie ma powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. A można pracować na cały etat, można pracować bez urlopów, ale też można pracować jednocześnie bez dostępu do opieki zdrowotnej z ubezpieczenia. To oznacza, że wszystkie wydatki trzeba pokrywać z własnej kieszeni. Ma to konsekwencje, bo w Stanach Zjednoczonych nadal 27 milionów osób nie jest ubezpieczonych w żaden sposób, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne. Bardzo często są to te osoby, które znajdują się w takiej sferze troszeczkę, powiedziałbym, cienia. Znaczy się, część z nich nie wpada w tę grupę najbiedniejszą. Ci, którzy znajdują się poniżej tego progu biedy, często są objęci programami federalnymi, które mają zadanie wspomagać ich opiekę zdrowotną. Więc jeżeli oni znajdują się gdzieś tam na granicy, w tym roku poniżej, w tym roku powyżej, może być tak, że oni z tego systemu wypadają i wpadają. Znaczy się, jeżeli są poniżej progu, mogą mieć subsydiowaną opiekę zdrowotną, jeżeli są tuż powyżej tego progu, ale nie są ubezpieczeni prywatnie, w tym momencie wypadają. Pojawia się taka trudna sytuacja, czy opłaca się jeszcze wziąć
dodatkową pracę, która nie będzie się wiązała z ubezpieczeniem zdrowotnym i ryzykować to, że się przekroczy ten próg, czy też lepiej utrzymać ją troszeczkę poniżej po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, co w przypadku zwłaszcza chorób przewlekłych ma niebagatelne znaczenie. Dlaczego ma to niebagatelne znaczenie? Przede wszystkim z tego powodu, że w Stanach Zjednoczonych koszty związane z opieką zdrowotną są bardzo wysokie. I teraz Stany Zjednoczone wydają na opiekę zdrowotną najwięcej spośród najwyżej wszystkich państw świata. To jest 17% PKB idzie na opiekę zdrowotną. To jest ponad prawie 10 tysięcy dolarów rocznie na osobę. Dla porównania Norwegia wydaje 4,5 tysiąca dolarów na osobę. Japonia 4 tysiące dolarów na osobę. Znacznie więcej, przy czym nie przekłada się to na jakość opieki medycznej. Spośród 35 państw OECD, tych najbardziej rozwiniętych państw przemysłowych, Stany Zjednoczone są na 22 miejscu, jeśli chodzi o jakość, o długość życia. Mają ta długość życia zaczęła im w ostatnim czasie po raz pierwszy od ćwierci wieku spadać. Mają najwyższy wskaźnik umieralności niemowląt, mają najwyższy wskaźnik chorób przewlekłych, mają największy wskaźnik chorób związanych z biedą typu cukrzyca, chorób wynikających z złej jakości odżywiania się, złej jakości pożywienia, które ludzie jedzą. A to wszystko jest konsekwencją biedy i konsekwencją braku związanej z niej dostępności do służby zdrowotnej. To, co się tutaj jeszcze pojawia, to kwestia jakości zdrowia. Trochę trudno to określić, czyli innymi słowy, jakim zdrowiu jesteśmy. Czy możemy sobie pozwolić na badania profilaktyczne, na bieżące leczenie chorób, czy też jak w przypadku bardzo wielu osób spośród tej grupy, czy to najbiedniejszych, czy też znajdujących się na granicy, czekamy do momentu, kiedy z jakiegoś powodu wejdziemy do systemu subsydiowanej opieki zdrowotnej. Innymi słowy, albo osiągniemy wiek emerytalny i wtedy opieka zdrowotna jest subsydiowana, albo też spadniemy z poziomem dochodu do takiego poziomu, żeby ona była subsydiowana przez państwo. To jest ważny problem i to jest jeden problem związany z biedą. Druga rzecz to jest kwestia wykluczenia wszelkiego rodzaju, przede wszystkim komunikacyjnego. O ile można wyobrazić sobie, że człowiek mieszka w Nowym Jorku i nie dysponuje samochodem i jest w stanie wsiąść w transport publiczny, dojechać do pracy, to jeżeli mieszka taka osoba powiedzmy gdzieś w Arizonie, to już z tym transportem publicznym może być różnie. W bardzo głośnej książce sprzed kilku lat pod tytułem Living in Bootstrap America Linda Tirado opisała swoją sytuację. To była dziewczyna, która pochodziła z klasy średniej, w związku z czym odebrała porządne wykształcenie w dobrej szkole prywatnej średniej. Poszła na studiach, pokłóciła się z rodzicami, nie bardzo jej się chciało uczyć, poszła do pracy. Ponieważ była tylko po szkole średniej, to nie była praca, która dawałaby duże możliwości, duże pieniądze. Poszła pracować do restauracji, do fast foodów i została. Już na studia nie wróciła. I opisywała taką, że miała wypadek samochodowy. W wypadku samochodowym straciła część zębów. Dostała odszkodowanie. Miała do wyboru wydać to odszkodowanie na uzupełnienie braków w uzębieniu, czy też kupić samochód, żeby móc jeździć do pracy. Wybór był prosty. Bez kilku zębów będzie w stanie żyć, bez samochodu nie będzie w stanie pracować, a takiego wyboru dokonała. Bieda pod tym względem utrudnia funkcjonowanie. Dalej, biedne regiony mają problem z dostępnością do szkół. Mała, biedna okolica, małe podatki wpływające. Małe podatki, trudno jest wziąć sfinansować szkołę, trudno jest sfinansować dobrej jakości szkołę. Bez dobrej jakości szkoły nie ma możliwości dobrych studiów, jakichkolwiek studiów, pracy zresztą.
trzeba pracować, żeby móc utrzymać rodzinę. A to jest kolejny problem z biedą. Co się jeszcze pojawia? Pojawia się kwestia związana z uzależnieniami. I tutaj są dwie kwestie, o których trzeba wspomnieć. Pierwsza to są opiaty, druga to jest meth. Opiaty to jest w tym momencie bardzo mocny, głośny temat w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza, że rządy stanowe, a i rząd federalny bardzo się mocno wzięły za firmy farmaceutyczne, które były w sprawę zaangażowane. W dużym skrócie chodzi o to, że większość rzeczy, schorzeń związanych z bólem, które powiedzmy w Polsce leczylibyśmy środkami paracetamol, ibuprom, ketonal, w Stanach Zjednoczonych w pewnym momencie zaczęto leczyć opiatami. Opiaty bardzo silnie uzależniają. I teraz ludzie, którzy przychodzili na zasadzie, panie doktorze, bolą mnie plecy, potrzebuję czegoś przeciwbólowego, żeby móc pójść do pracy, z marszu dostawali opiaty. Po jakimś czasie, bardzo krótkim, od tych opiatów się uzależniali. Wytworzył się cały czarny rynek, całe regiony, które z tą plagą opiatów musiały sobie radzić. W części, gdzie to miało miejsce, ta epidemia uderzyła wśród osób najbiedniejszych, które po prostu nie mogły sobie pozwolić na to, żeby oddawać się, powiedzmy, długookresowemu leczeniu jakichś urazów typu ręka po złamaniu, dyskopacja czy cokolwiek innego. Tak? Najprostszy sposób na wyeliminowanie, na możliwość pójścia do pracy, bierzemy tabletkę przeciwbólową, przestaje boleć, możemy pracować. MEF z kolei to jest pochodna amfetaminy, która jest bardzo popularna wśród najuboższych Stanów Zjednoczonych. I teraz w takich stanach jak Montana był to naprawdę olbrzymi, olbrzymi problem, z którym nie bardzo było wiadomo, jak sobie poradzić. Rzecz w drugiej z istota problemu polegała na tym, że meth jest tanim narkotykiem, na dokładkę bardzo mocno uzależniającym. Kampania, która została koniec końców sfinansowana ze środków prywatnych w Montanie, głosiła, że meth not even once. Wystarczy raz spróbować, żeby się uzależnić i tutaj tą granicę trzeba było postawić bardzo mocno. To jest narkotyk biednych. Meth, która pozwala w bardzo łatwy sposób oderwać się od problemów związanych z tym, że nie ma pracy, pracy nie będzie, że sytuacji nie da się w jakiś prosty sposób, łatwy wyprostować. Kolejny problem, który się pojawia, to taki, że bieda jest droga. Bieda jest droga dlatego, że na przykład kredyty udzielane na zakup samochodu osobom z niskim poziomem dochodu są oprocentowane wyżej niż kredyty na samochód udzielane osobom z wysokim poziomem dochodu. Dlaczego? No bo większe ryzyko, że nie zostaną spłacone. A ten samochód jest niezbędny. Bardzo często w sytuacji skrajnej ci ludzie są zmuszeni korzystać z tak zwanych payday loans, czyli to, co się pożyczek parabankowych. One są bardzo wysoko oprocentowane. Nie ma możliwości często wzięcia innej pożyczki, nawet w jakiejś awaryjnej sytuacji, no bo dochód jest nieregularny, bo nie ma, też jest zbyt niski, żeby otrzymać kredyt w banku. To wszystko powoduje, że utrzymanie w takiej sytuacji jest bardzo drogie. I teraz to się wszystko przekłada. Przekłada się na to, jak ci ludzie żyją i jak długo żyją. W dużym badaniu sprawdzono mniej więcej, jak przekłada się poziom dochodu na dalszą przewidywaną długość życia w przypadku głównie mężczyzn z wieku lat 40. Jakby też, ale puenta jest taka, im niższy dochód, tym krótsze życie. Tak? Osoby w tej najniższej grupie dochodowej żyją średnio 10 lat krócej niż osoby w najwyższej.
to konsekwencja złej diety, to konsekwencja braku dostępu do lekarza, to konsekwencja tego, że zamiast przeleżeć chorobę, czy też pójść do lekarza, tabletka do pracy. To też jest konsekwencja tej amerykańskiej biedy. Oczywiście możemy sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie są biedni, tak? Andrzej Mleczko kiedyś zrobił rysunek, w którym stwierdził, że ojciec z synem rozmawiający, syn zadający właśnie takie pytanie, a ojciec odpowiadający, że po prostu kiedyś ludzie zostali podzieleni na bogatych i biednych i to się przyjęło. Natomiast to w jakiś sposób wskazuje na swego rodzaju ciągłość procesów. A kiedy pokazywałem Państwu dane dotyczące podziału wśród, jak przedstawiała się ta bieda, ci ludzie żyjący poniżej tego progu ubóstwa, no to wyraźnie wbijała się ludność czarna i rodziny, z których jest matka, samotna matka z dziećmi. To jest w długiej perspektywie dziedzictwo amerykańskiego niewolnictwa, zwłaszcza jeżeli patrzymy, że to południe. Wiem, że w takich dyskusjach zawsze pojawia się głos, ale niewolnictwo skończyło się po wojnie secesyjnej. To prawda, ale segregacja rasowa skończyła się dopiero w latach 60. To jest raz, dwa. W jakiś sposób nie zawsze jest wyraźnie podkreślane możliwości, które stały przed ludnością czarną, nawet chcącą, czy też mającą jakiekolwiek wolne zasoby, żeby się na przykład edukować, były bardzo ograniczone. A o ile w okresie niewolnictwa karane było uczenie niewolników czytać i pisać, srogo karane, tak w późniejszym okresie szkoły, do których mogły, jak był okres tej segregacji rasowej, były szkoły dla białych, dla czarnych, szkoły dla czarnych były zwykle niedofinansowane. Jeżeli w ogóle były, to jest raz, dwa. W związku z czym nawet, że takie dziecko udało się posłać do szkoły, bo rodzice jakoś się zebrali w sobie, żeby po prostu chociaż jedno dziecko czy dwoje do szkoły poszło, to ten poziom kształcenia był tam bardzo niski. Tutaj ta ciągłość pod tym względem absolutnie, absolutnie występuje. Natomiast tych czynników będzie z całą pewnością więcej. Amerykanie mają swój pogląd na to, dlaczego oczywiście ludzie są bogaci, czy też są biedni. Te dwa rodzaje czynników, na które się zwykle zwraca uwagę, czyli po pierwsze to, czy nie starali się, żeby się wybić, czy też to, że po prostu były jakieś sytuacje, które uniemożliwiały im wbicie się, czy też po prostu sprzyjały. No i teraz jakby spojrzeć na uśrednione dane, no to wychodzi, że jeżeli ktoś jest bogaty, to dlatego, że pracował ciężej. Natomiast jeżeli ktoś jest biedny, no to bardzo często to dlatego, że się nie starał, ale też że pojawiały się okoliczności poza kontrolą. I teraz to się zmienia w zależności od poziomu wykształcenia, od poziomu dochodu. Zmienia się to też w zależności od tego, czy mówimy, jak się dana osoba określa, jeśli chodzi o przekonania polityczne. W przypadku osób głosujących na partię republikańską zwykle bogactwo jest tożsamiane z tym, że ktoś po prostu ciężej pracował, a bieda z tym, że ktoś po prostu się nie starał. A w przypadku osób głosujących na partię demokratyczną podkreślenie, że ktoś po prostu miał więcej okazji, żeby być bogatym, a że pozostał biednym, to po prostu były rzeczy poza jego kontrolą. Tutaj to bardzo pokazuje, jak podzielona w myśleniu o biedzie jest Ameryka i jak bardzo się rozjeżdża. Ta
różnica w przekonaniach była zawsze bardzo istotna, natomiast w ostatnich latach coraz bardziej rośnie. To pokazuje nam, jak się zmieniały też partie polityczne, ale w to może nie wchodźmy. I teraz, jeżeli mamy taki podział i taki problem, no to oczywiście jest kwestia tego, czy Amerykanie sami uważają, że ich system jest uczciwy. Czy te dochody są, czy zasoby są dystrybuowane równomiernie. No i tutaj ten podział jest bardzo wyraźny, tak? Ci, którzy będą głosowali na partię demokratyczną, powiedzą, że nie, ten dystrybucja dochodu, dystrybucja majątku nie jest sprawiedliwa. Ci, którzy będą głosowali na partię republikańską, powiedzą, że jak najbardziej. Ale to postrzeganie oczywiście nie uwzględnia kwestii takich jak wypadki losowe. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy są państwo rodzicami, mają stać się rodzicami, pracują państwo, mają ubezpieczenie zdrowotne, rodzi się dziecko z wrodzoną wadą, powiedzmy, serca. Do pewnego momentu osoby z wrodzonymi wadami nie miały ubezpieczenia. I teraz musieli państwo sami płacić z własnej kieszeni na leczenie takiego dziecka, a koszty mogły sięgać setek tysięcy dolarów. I w tym momencie z stabilnej, bezpiecznej klasy średniej gwałtownie państwo spadają w strefę osób, które są po prostu ubogie. Przy okazji raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych o biedzie w Stanach Zjednoczonych bardzo dobry przypadek był opisany człowieka, który w Nowym Orleanie prowadził firmę zajmującą się remontami. Zatrudniał 4 osoby i uważał, że skoro on mógł prowadzić firmę, 4 osoby zatrudniać, to każdy może pracować i sobie w życiu poradzić. Do momentu, kiedy przyszedł huragan Katrina i Nowy Orlean zrównało z ziemią, on musiał z domu uciekać, firmę mu zniszczyło i generalnie całe życie. I 10 lat później zaczął się wygrzebywać z bezdomności, uzależnień i tak dalej. I to mu bardzo gwałtownie przestawiło sytuację, tak? Wypadek losowy. No, nie mógł się przygotować na to, że huragan uderzy zrówna z ziemią miasto, a on z człowieka, który sobie dobrze w życiu radził, znajdzie się nagle jako bezdomny na ulicy. Teraz tak, Amerykanie wierzą w to, że ich system daje możliwość awansu społecznego. I to jest rzecz, która się powtarza, tak? American Dream. Amerykański sen, który nawet najbiedniejszym daje możliwość wybicia się. Ale jeżeli przyjrzeć się faktycznie danym, jak to wygląda, to szanse na to, że osoba, która urodziła się, czy znajdowała się jako tej dolnej jednej piątej amerykańskiego społeczeństwa znajdzie się w górnej jednej piątej, są znacznie mniejsze niż osoba mieszkająca, powiedzmy, w Danii czy w Kanadzie ma, żeby przejść z dołu drabiny społecznej na samą górę. Co więcej, przyjrzeć się, jak ta sytuacja w przyszłości będzie wyglądać, to oczywiście to, w jakiej rodzinie się urodziliśmy i jakimi zasobami dysponowali nasi rodzice, w dużej części będzie warunkowało to, jaką sytuacją my się znajdziemy i jakimi zasobami my będziemy dysponowali. A w związku z czym to z jednej strony replikowanie się biedy jest bardzo trwałe, a z drugiej strony też replikowanie się bogactwa. Kiedyś był taki dowcip odnoszący się do innego państwa, ale on bardzo dobrze obrazuje to, co się dzieje w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie pytanie, czy syn majora Armii Czerwonej może zostać generałem? I odpowiedź: nie może, ponieważ generał też ma syna. I tutaj ta liczba stanowisk jest ograniczona. Jeżeli ktoś znajduje się w tej dolnej jednej piątej, bardzo trudno jest mu podskoczyć wyżej, dlatego że osoby, które są wyżej, będą robiły wszystko, żeby ich dzieci w tej wędrówce po drabinie społecznej, jeżeli nie mogą pójść w górę, to chociaż nie spadły. Mówiło się szczególnie w tym złotym okresie Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, czyli powiedzmy do końca lat 60.
że Amerykanie żyli w takim przeświadczeniu, że ich dzieci będą miały lepiej niż oni. Po II wojnie światowej, w tym złotym okresie, robotnik zatrudniony w przemyśle, wykwalifikowany, był w stanie z własnej pensji jednej osoby utrzymać niepracującą żonę, która zajmowała się dwójką, trójką dzieci, dom, samochód i mieć nadzieję na to, że dzieci, jeżeli będą chciały, będzie w stanie je posłać do koledżu, a one w przyszłości będą zarabiały więcej niż on. A to było po wojnie, ale jak spojrzeć teraz na sytuację, która jest obecnie, to szanse na to, że dzieci będą automatycznie zarabiały więcej niż rodzice i będą żyły w lepszych warunkach niż rodzice, są coraz mniejsze i właściwie stabilnie w gruncie rzeczy spadają. To, czy się uda skoczyć w drabinie społecznej, to jest kwestia często tego, gdzie się mieszka. Tak? Wspominałem o tym wykluczeniu transportowym związanym z mieszkaniem w miejscu, gdzie nie ma komunikacji miejskiej, która umożliwiłaby czy to dojazd do szkoły, czy to dojazd do pracy. Wspominałem o dostępnych opcjach pracy w poszczególnych stanach. W dużych miastach, w tych obszarach, które w tym momencie się intensywnie rozwijają, szanse na znalezienie innej pracy, nowej pracy, kolejnej pracy są, ale w obszarach, gdzie na przestrzeni setek kilometrów jest pustynia, stepy albo po prostu i tylko i wyłącznie pola uprawne, no szans na znalezienie innej pracy bardzo często nie ma. Jeżeli ktoś ma to szczęście, że mieszka w tych regionach, które takie możliwości rozwoju zawodowego dają, no to może z nich skorzystać, tak? Ktoś jest inny, indziej dalej, mógłby być może chcieć, ale przeniesienie się przy niskich zasobach nie zawsze jest możliwe, tudzież jest niemożliwe. Proszę też, proszę Państwa, pamiętać o jednej rzeczy. Ja teraz spojrzałem na to, na zasadzie, jak można wybić się, tak? Pójść do góry. A przecież całe regiony Stanów Zjednoczonych przeżyły okres regresu. Wtedy, kiedy zwijały się poszczególne branże przemysłu, kiedy stalownie się wycofywały, przenosiły produkcję poza granicę, kiedy przemysł samochodowy amerykański się zwijał. I wraz z tym zwijaniem się amerykańskiego przemysłu, los całych miast potrafił się zmienić. Ja Państwu pokażę z braku lepszego słowa reklamę serialu dokumentalnego, który został wyprodukowany przez Netflix, który dzieje się w mieście, które było w pewnym momencie symbolem amerykańskiej prosperity. To jest miejscowość Flint w stanie Michigan. To jest miasto, które liczy 100 tysięcy mieszkańców. To było miasto przemysłowe. Tam były zlokalizowane fabryki motoryzacyjne amerykańskie. W latach 40., 50., 60. to było to miejsce, gdzie właśnie ten amerykański sen się realizował, gdzie można było przyjechać, rozpocząć pracę w fabryce, pracować tam całe życie, dobrze zarabiać, mieć pieniądze na wszystko. Przemysł samochodowy, tutaj General Motors, wycofało się z Flint, zamknęło swoje fabryki i przez miasto przetoczyła się fala biedy. A ja pokażę Państwu, jakby to jest dwuminutowy film. Mam nadzieję, że ruszy. I że będzie przy tej okazji jeszcze dźwięk słychać. To też byłoby miłe. To jest miasto.
lata 60., fabryki, klasa średnia. Widać po tych domach. Wycofuje się przemysł, załamuje się cała struktura społeczna. 100 tysięcy mieszkańców, przemoc, tylko 100 policjantów, którzy nie są w stanie sobie z tym poradzić. Bieda, narkotyki, niewydolna struktura władzy, niewydolna struktura zarządzania tym wszystkim. Problem z dostępem do wody pitnej w 100-tysięcznym mieście, bo źle działające wodociągi, woda pitna nie nadaje się do konsumpcji, to co miało być. Brak zaufania między władzą, między mieszkańcami, duży poziom agresji. Nie będę tego dalej puszczał, ale generalnie o tym jest ten film i on dokumentuje właśnie jak życie w biednym regionie, w regionie, który był bogaty, ale bogaty przestał być. Flint Town. To jest to, co wiąże się z biedą w tym miejscu. Natomiast proszę, bo jeszcze jedna rzecz pamiętać, jak ja o tym mówię, że koncentrowanie się na biedzie jest ciekawe, jest interesujące, ale to jest to jedno piętro. I to jest ta duża grupa w amerykańskim społeczeństwie, tak? To 12% ludności. To obszary takie jak Flint, gdzie ta bieda jest dotkliwa, które Flint się jeszcze nie podniosło z tego, nie wiadomo, czy się podniesie. Detroit, które do niedawna było symbolem biedy i to miasta, które w uszczytu miało prawie 2 miliony ludności, a w tym momencie ma o milion mniej i było symbolem zapaści. A teraz zaczęło się podnosić, to koncentrowanie się tylko na tym troszeczkę też ogranicza perspektywę patrzenia. To jest to jedno piętro, a na nim teraz trzeba zbudować kolejne piętra, tylko że bieda jest bardzo plastyczna, tak? Jest termin poverty porn, czyli no, pornografia biedy, pokazywanie takich obrazków jak Flint. No, to porusza, to zwraca uwagę, a to jest ważne, to powinno zwracać uwagę, ale też budując obraz Stanów Zjednoczonych, nie koncentrujmy się na tym. Proszę Państwa, ja miałem nadzieję na trochę zrobienie bardziej obfitej puenty i jeszcze pójście w kilka tematach dalej, ale minęła już przeszło godzina, a teraz właściwie wypadałoby albo zakończyć i zacząć odpowiadać na Państwa pytania, albo wejść w długi wątek pod tytułem, czy Amerykanie coś robili, żeby z tą biedą walczyć systemowo i od kiedy robili. Ja powiem tylko tak, że Amerykanie robili właściwie od zawsze w konsekwentny sposób, od powiedzmy lat 60., od lat 80. XIX wieku. Część z tych programów, część z tych projektów, ruchów społecznych musieli Państwo słyszeć, bo przecież Nowy Deal, czy też Nowy Ład Franklina Delano Roosevelta to był wielki program, który miał za zadanie wyeliminowanie biedy. Tutaj pokazywałem Państwu dane od lat 60. Lata 60. to jest z kolei wielkie społeczeństwo Lyndona Johnsona. Jeszcze jeden olbrzymi program, który miał za zadanie wziąć i wyeliminować biedę w Stanach Zjednoczonych. A przecież wcześniej jeszcze był cały ruch zwany progresywizmem, który miał na celu skasowanie biedy w ówczesnych ośrodkach, głównie miejskich. Ja Państwu pokażę tylko jedną rzecz związaną z tym. To są zdjęcia zrobione w Nowym Jorku w latach 90. XIX wieku.
przez holenderskiego fotografa, który się tam przeniósł, Jacoba van Rissa, w ramach cyklu How the Other Half Lives, po to, żeby pokazać tej zamożnej części amerykańskiego społeczeństwa, jak żyje biedota amerykańska. To są zdjęcia Nowego Jorku, pokazujące biedę, jaka wtedy tam panowała, warunki życia w tym mieście. I to był ruch, który naprawdę bardzo wiele zmienił, wyeliminował tego typu sytuacje. Więc tam stopniowo bardzo wiele zrobiono. I nadal się robi. Natomiast pewnych rzeczy wyeliminować się nie udaje i w miejsce jednych problemów wchodzą inne problemy. To jest raz. I dwa, to co jest największą jakby trudnością w tym wszystkim, to jest to, że nie udaje się wyeliminować pewnego rodzaju myślenia o biedzie. W Stanach Zjednoczonych w gruncie rzeczy od momentu europejskiej kolonizacji myśli się o biedzie w sposób bardzo takim dużą pogardą dla osób, które tej biedy doświadczają. Bieda, osoby biedne często traktowane są jako same sobie winne. A jeżeli ktoś jest sam sobie winny, no to nie należy mu się za dużo litości. I ten sposób myślenia o tej biedocie, czy to już niezależnie od tego, czy białej, czy czarnej, czy latynoskiej, niezmienny jest. W gruncie rzeczy, jeżeli spojrzymy na całą historię Stanów Zjednoczonych. Tylko, że jeżeli dołożymy do tego jeszcze czynnik rasowy, no to pojawiają się kwestie rasizmu i dodatkowo jeszcze związanych z tym historycznych zaszłości. I chociaż wiele pracy włożono w to, żeby tę wiedę wyeliminować i chociaż duże są sukcesy, to jednak ona jest. Ten sposób myślenia o niej się nie zmienia. No ale to już chyba byłby trochę inny temat, inny wykład i może innym razem. Bardzo Państwu dziękuję.